Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj na przegląd do Pepco. Pojawiło się trochę nowych ubrań, szlafroki nowe, także zapraszam. Przejrzymy też dekoracje do domu, no i dekoracje świąteczne, a tutaj naprawdę jest na czym oko zawiesić, także lecimy. Tutaj mamy taki długi sweter, już Wam go ostatnio pokazywałam na przeglądzie, ale jest taki fajny, naprawdę cieplutki taki, z takim golfem jeszcze, także muszę Wam go pokazać. Już cenę sprawdzimy jeszcze. Cena to jest 70 zł, a rozmiary są do 44. Tutaj mamy taką skórzaną, właściwie woskowaną spódnicę. Ona jeszcze ma takie rozcięcie na dole i co fajnie, że ona jest przed kolano. Także nie jest, wiecie, jakąś miniówką, nie jest za krótka, ma taki dosłownie idealną długość. Ona dostępna jest za 40 zł w rozmiarach do XXL. A tutaj jeszcze są takie koszule, dosyć długie za pupę, które dostaniecie za 40 zł. Ok, ale muszę Wam pokazać nowe szlafroki. Dostępne są na przykład w kolorze czarnym. Co ciekawe, zobaczcie, one mają takie paski. I te paski są brokatowe, takie błyszczące, takie lamówki, wiecie, błyszczące. Bardzo cieplutkie te szlafroki z takiego polaru za 50 zł w rozmiarach do XXL. One są dostępne i w czerni, i też w takim granacie. Nie wiem, czy to film oddaje, ale ten jeden jest granatowy. Z takich nowości w Pepco pojawiły się też takie ciekawe stołki. Zobaczcie, w postaci takiego baranka bądź owcy. Bardzo ciekawe. W ogóle sama tekstura jest taka ciekawa. Taki, wiecie, barankowaty za 100. Oczywiście, jeżeli lubicie Pepco, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami. Słuchajcie, u mnie już sroga zima, także jest zimno. Dzisiaj było chyba minus 8 stopni. Do tego cały czas mocno pada śnieg. Wam powiem, że weekend ogólnie był ciężki, jeżeli chodzi o warunki drogowe. Dajcie znać, jak tam u Was, no i pochwalcie się, czy już dekorujecie wszystko na święta. Jeszcze raz Wam tu pokażę ten granatowy, bo wydaje mi się, że tutaj wisi na innym wieszaku i tutaj chyba lepiej widać, że on jest w granacie. Ok, z nowych takich piżam są dostępne takie na przykład kombinezony, słuchajcie, w postaci piżamy, czyli one mają i górę, i dół razem. Możecie sobie tu zobaczyć, jak to wygląda. Cena tego kombinezonu to 60 zł, w rozmiarach są do XL. Natomiast tu z tyłu mamy jeszcze też takie ciekawe miętowe. Jeszcze raz cenę pokazuję, nie wiem po co, dobra, zamyśliłam się. Miętowe na przykład, zobaczcie, też bardzo fajne. Akurat bardzo przyjazny taki kolor, bo on jest taki, ja ogólnie lubię miętę, bo jest taka delikatna bardzo. Kosztuje też 60 zł i w rozmiarach jest dostępny do XL. No i mamy jeszcze w kolorze takiego pudrowego różu, też jest dosyć ciekawy, aczkolwiek chyba troszkę cięższy jest niż ten kombinezon. On kosztuje 60 zł. Z nowości świątecznych dostępne są czapki, które są dosyć fajne cenowo w porównaniu na przykład do Kika, bo tu czapka kosztuje 5 zł, a tam znajdowałam nawet za 50. Takie opaski za 8 zł i jakbyście chciały się udekorować na Wigilię. Tutaj jeszcze z takich nowości, co Wam chcę pokazać, to tutaj mamy na przykład takie obrusy, zobaczcie, z myszką Miki świąteczne za 30 zł, 140 na 100 cm. Tutaj z takim białym haftem, też się bardzo ładnie prezentuje, bo jest taki stylowy za 50 zł. No i kolejną jeszcze taką nowością są takie owalne, zobaczcie, podkładki czerwone za 6 zł. I lecąc dalej, to tutaj mamy bieżniki. Ktoś akurat rozwinął, więc ma możliwość pokazania Wam mniej więcej, jak on cały wygląda, bo tak na rolce to wiem, że ciężko sobie to wyobrazić. I cena takiego bieżnika to 20 zł, a rozmiary ma 33 na 150 cm.
Na drugiej stronie, na dziale świątecznym, mamy dostępne też takie ciekawe misy obrotowe, zobaczcie, do serwowania. Na dole macie pół misek, a dookoła takie cztery o dosyć nietuzinkowym kształcie miseczki. Za 80 zł jest taki cały zestaw, one są na takiej bambusowej podstawce. Natomiast tutaj coś, co od razu skojarzyło mi się z tostem, ale bardzo fajne też takie właśnie w kształcie trójkątów miski do serwowania, które są dostępne za dwie dyszki. Tuż obok też na bambusowej podstawce zobaczcie choinki i te, jeżeli chodzi o święta, to są bardzo ciekawe. Natomiast wiecie, znowu 80 zł, jeżeli one są w kształcie choinek, to ciężko jest je użyć w ciągu roku też na inne święta bądź inne przyjęcia. A te, gdzie macie po prostu takie kształty tradycyjne, to możecie przynajmniej użyć w wielu innych przypadkach, czy na przykład na spotkaniach rodzinnych z przyjaciółmi itd. Tu mamy zestawy jeszcze takich trzech półmisków. One są takie błyszczące, mocno czerwone. Chciałam Wam pokazać, więc już Wam jeden wyciągnę o różnych wielkościach. Dostępne są za 50 zł. Tutaj mamy też takie blaszki, zobaczcie, do pieczenia pierników z foremkami za 30 zł. Kolejną ciekawą nowością są też te garki. One mają takie, wiecie, do wyrabiania ciasta na przykład, takie masywne są naprawdę. Kosztuje 50 zł i macie mieszadełko i łopatkę w zestawie. No i na końcu tutaj macie też takiego pana do rozwalania orzechów za 15 zł. Jeszcze mamy też takie choinki, zobaczcie, z takimi pięcioma foremkami w postaci prezentu, śnieżynki za 12 zł. To jest, słuchajcie, czapka na butelkę do wina. Jest ciekawa, kosztuje 5 zł i myślę, że jeżeli chcecie komuś dać wino w prezencie na święta na przykład, to taka czapka na pewno dopełni ten prezent. Z nowości mamy też nowe sztućce, które zawierają 16 elementów. Zobaczcie, jakie długie te sztućce są. Zobaczcie te widelce w ogóle, jakie są długie. I cena takiego zestawu to 60 zł. Natomiast tuż obok znajdziecie też zestaw baristy. Myślę, że czegoś takiego w Pepco wcześniej nie widzieliście. Kosztuje 30 zł. Pokazywałam już Wam kiedyś te kieliszki, ale skoro jesteśmy już na dziale z nowościami, to jeszcze Wam pokażę, bo jest wiele tutaj nowych osób, które ich nie widziały, więc proszę, bardzo takie ładne, z taką ciekawą jakby złotą wstążką w kieliszku za 40 zł. A tutaj mamy szklanki w dwupaku z taką ładną złotą obwódką u góry za 25 zł. Wiem, że lubicie firanki zasłony, więc tutaj też mam Wam dzisiaj coś do pokazania. Na przykład tą, która jest zrobiona z takimi jeszcze, zobaczcie, ciekawymi lamówkami. Tu są dwie w zestawie, 140 na 260 cm, 70 zł. Natomiast tuż obok mamy za 80 zł, też 140 na 260. I tutaj jest taka szara, zobaczcie, ona jest taka bardzo połyskująca, materiał jest dość cienki, prześwitujący, kosztuje 80 zł, a wymiar to 135 na 260. Tutaj coś w takim stylu trochę staromodnym, ale ładnym, 140 zł, 140 na 280. Myślę, że one wymagają specjalnego wnętrza do zawieszenia takich firan. Jeżeli macie wnętrza stylowe, w takich właśnie odcieniach, to będą ładnie pasowały, ale będą pasowały w sumie też do nowoczesnych wnętrz. Tutaj mamy jeszcze takie w liście, które kosztują 140 zł. I jeszcze muszę Wam pokazać poduszki, bo niektóre są naprawdę ciekawe, czyli tutaj na przykład mamy taką złotą i ona mi się bardzo podoba, bo jest taka elegancka, kosztuje 17 zł. Tutaj coś bardziej stonowanego, w takim klasycznym stylu, wiecie, boho.
i ta poszewka kosztuje 20 zł. Tutaj znowu coś z takim ładnym haftem, zieleń w połączeniu z takim haftem, bardzo ładna. Posiada jeszcze takie frędzle i kosztuje 20 zł. Na samym dole mamy jeszcze takie poduszki do siedzenia na krzesła, które są czerwone, więc mogą też służyć jako dekoracja świąteczna i kosztują 15 zł. Na dziale z narzutami znalazłam też taką piękną narzutę w kwiaty. Zobaczcie, jakie ona ładnie ma połączenie tego szarego z bielą i różem takim pudrowym. Cena takiego takiej narzuty to 60 zł, a jej wymiar to 200 na 220 cm. Jeżeli wolicie jednak trochę błyszczące, ale jednolite kolory, to tutaj dostaniecie na przykład w kolorze takim niebieskim, choć delikatnie wpadającym w zielonym za 100 zł o wymiarach 180 na 220 cm. Tutaj natomiast zobaczcie w odcieniach szarości, ale też bardzo ładna, 100 zł. Taka w odcieniach szarości przynajmniej pasuje do różnego rodzaju wnętrz, już niezależnie od kolorów, bo szary pasuje do wszystkiego. Tutaj mamy jeszcze natomiast taką bardzo klasyczną za 40 zł, 160 na 220. Tutaj jeszcze jedna, też w takim stylu boho, ale o dziwo połączeniu z czerwienią za 5 dyszek. Chyba z narzut to już wszystko. Chciałam Wam jeszcze pokazać coś, czego na pewno wcześniej nie widziałyście, i to jest ta hitowa lampka. Ja wiem, że w Action te małe lampki były hitem, ale tutaj za 30 zł dostaniecie taką samą lampkę, tylko w trochę większym rozmiarze. Natomiast zupełnie powyżej znajdziemy też ładne takie matowe wazony, które dostaniecie tylko za 25 zł, ale naprawdę powiem Wam, że mają ciekawy design. Jeżeli chcecie dodać trochę zieleni swoim pomieszczeniom, ja akurat lubię takie dekoracje w kuchni, to za 12 zł dostaniecie takie trawy sztuczne. I na dole zobaczcie, co znalazłam, zegar, ale bardzo ciekawy ma design tych wskazówek, taki nietuzinkowy, kosztuje 40 zł i myślę, że on naprawdę będzie się wyróżniał w Waszym pomieszczeniu. Tutaj bardzo ciekawa lampka, co ją wyróżnia, to to, że od środka ona posiada takie wisiorki z kryształkami. No wygląda naprawdę bardzo ładnie, tylko niestety nie znalazłam do niej ceny, ale myślę, że jest to około 50 zł. Natomiast obok jeszcze za 60 zł prześliczne podgrzewacze, świeczniki, zwał jak zwał. Skoro jesteśmy na świecznikach, to oczywiście nie omieszkam Wam pokazać tej świeczki, którą dostaniecie w Pepco za 15 zł, a ten wzór jest po prostu przepiękny. Natomiast coś z klasyki, to od takiego zapachu granata dostaniecie tutaj czarną świeczkę trzyknotową w klasycznym opakowaniu w cenie 20 zł. Dobra, to ze świeczek lecimy jeszcze na nowości z Masterchefa, bo tutaj te telerze, które pokazywałam Wam już na kilku przeglądach, nawet chyba ostatnio, wczoraj, ale one są bardzo fajne i kosztują 20 zł tylko, ale słuchajcie, co mnie zaskoczyło, to jest faktycznie jakość wykonania tych talerzy. One są zrobione tak jakby z kamienia i myślę, że takie talerze i taką zastawę ciężko jest naprawdę znaleźć w tej cenie gdzie indziej. Tego półmiska cena to jest na przykład 15 zł. Natomiast tutaj mamy jeszcze taki talerz i on kosztuje 15 zł też. Oczywiście do całej zastawy znajdziecie też kubki, które są w Pepco w cenie 12 zł, dostępne w kolorze czarnym, no i na przykład takim beżowym. Ten beżowy jest tak delikatnie posypany takim makiem. Natomiast kolejną fajną rzeczą też z kolekcji Masterchefa, to znajdziecie tutaj 4 noże w zestawie za 30 zł tylko, ale one naprawdę są dobrze wykonane i są naprawdę fajnej jakości. Tutaj ręczniki też oczywiście nie zostają w tyle, bo za 40 zł dostaniecie zestaw takich ręczników wykonanych w 100% z bawełny. Bardzo dobre jakościowo patelnie za 60 zł do naleśników o wymiarze 25 cm.
bądź tuż obok znajdziemy jeszcze taką po prostu głębszą, zwykłą patelnię o średnicy 28 cm za 70 zł. Ja już pomału się zbliżam do końca, także dziękuję Wam bardzo za przegląd. Muszę Wam jeszcze pokazać tylko ten czajnik, który ma bardzo fajną tą rączkę. I on mi się bardzo podoba i też Wam go już pokazywałam wczoraj, ale Wam go pokażę jeszcze raz, bo jest naprawdę ciekawy i oryginalny. Dzięki wielkie, do zobaczenia.